Witam wszystkich, z tej strony Empero. Na dzisiejszym nagraniu Steel Division 2, kolejna strategia taktyczna, wyszła w 2019 roku. Mamy front wschodni i dwie frakcje ze sobą walczące, trzecią Rzeszę oraz Związek Radziecki. Z kolei pierwsza odsłona gry Steel Division wyszła dwa lata wcześniej, w 2017 roku. Mamy front zachodni. I teraz to, co łączy oba tytuły, przede wszystkim może to, że i tu, i tam nie ma języka polskiego, także nie znajdziecie nigdzie w warsztacie Steam czy w odmetach internetu. Niestety, jeśli nie znacie angielskiego, może to stanowić pewną przeszkodę. W każdym razie mamy tutaj też możliwość gry sieciowej, co jest dużym plusem. Na mapach maksymalnie 4x4, ale sama rozgrywka jest możliwa, jak widzicie, aż 10x10. Tak więc z reguły są tu mapy, jak sami stworzymy, takie oficjalne, ale jak stworzymy, no to mówię, to tylko bardziej 4x4, tak? Więc dla jasności, te serwery oficjalne dysponują takimi limitami. Chyba że jeszcze jakieś dedykowane, do tego to już nie zweryfikowałem. W każdym razie, no więc no, możecie być pewni, że do 8 graczy spokojnie, a 20 to takie te oficjalne serwery. W każdym razie, też widzicie tutaj od razu, ilu graczy siedzi teraz w danej chwili w Steel Division 2. 411 osób. W godzinach szczytu w ciągu dnia, znaczy w danej chwili w ciągu dnia siedzi nawet 1000 osób. No oczywiście więcej niż 1000 siedzi w ciągu dnia, jako że rotacja jest duża. W każdym razie mamy możliwość gry sieciowej, solo, za chwilę o tym powiem, ale w opcjach warto też od razu zaznaczyć, że wypadałoby, jeśli chcecie być jakimiś bardziej profesjonalnymi graczami, a to nagranie też nie ma na celu z was uczynić jakichś profesjonalistów, tylko to jest taka prezentacja gry, powiedzmy, i taki bardziej samouczek, w jaki sposób się to w tej grze poruszać. To jest ten poradnik. Jeśli szukacie jakiegoś super profesjonalnego poradnika, no to nie tutaj, możecie już wyłączyć. A jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda ta gra, jakie są możliwości i pierwsze kroki postawić, to jak najbardziej, proszę bardzo. W każdym razie, mamy tutaj, jak widzicie, też skróty klawiszowe, które należałoby znać. No nie wszystkie może są jakoś niezbędne, albo WASD, myślę, każdy zna i chyba rozumie, że na WASD się poruszamy po mapie. W każdym razie, z takich naprawdę przydatnych klawiszy, w pierwszej kolejności ja bym powiedział, że klawisz U, czyli Unload, żeby jednostki wyszły z tych pojazdów, piechota, albo żeby artyleria się rozstawiła i była gotowa do strzelania. No i właśnie, jeśli chodzi o strzelanie, klawisz T, czyli strzelać w wyznaczone miejsce, nawet jeśli nie widzimy tam przeciwnika, ale wiemy, że on tam jest, albo podejrzewamy, każemy artylerii tam strzelać, tak? Więc pod klawiszem T, zamiast szukać w interfejsie klawisze myszy, te dwa skróty są takie naprawdę mega, mega pomocne. W każdym razie mamy też możliwość tworzenia własnej dywizji, w czasie którą będziemy wykorzystywali do walk. Więc klikamy tutaj, możemy sobie przejrzeć, jakie są dywizje. No właśnie widzicie głównie Związku Radzieckiego, ewentualnie III Rzeszy i ich sojuszników, więc jakieś tam węgierskie, włoskie mamy i francuskie, amerykańskie, angielskie po stronie aliantów. W każdym razie, no właśnie też mamy zbrojownię, możemy zobaczyć każdą jednostkę i jej statystyki, właśnie ile zadaje obrażeń, na jaki zasięg strzela, jaka jest celność i tak dalej, więc i z jakiej broni, jaką bronią się posługują, ile tej amunicji mają. Amunicję można oczywiście uzupełniać wozami zaopatrzeniowymi. W każdym razie tutaj wszystko macie, każdą jednostkę, a widzicie, ich jest dużo, sobie obejrzeć, przeczytać, która jest lepsza i co ciekawe też tutaj, możecie stworzyć własną grupę bitewną, czyli taką własną, zmodyfikować własną tą dywizję jakąś, jak widzicie, i stworzyć własną armię z rekonesansu, czyli takiego zwiadu mało użytecznego, najwyżej jedna jednostka, żeby sobie mapę prześwietlić, gdzie się wróg znajduje, jak na jakimś wzgórzu się takie jednostki, co chyba oczywiste, rozstawia. W każdym razie mamy piechotę, czołgi, wsparcie, jakieś przeciwpancerne, lotnicze, artylerię, przeciwlotnicze, artylerię, lotnictwo i obronę, czyli jakieś tam mamy też, jak widzicie, okopy, zasieki i tak dalej do wybudowania, bunkry też. Możemy wybrać sobie, ile jednostek i jakiego typu chcemy mieć w czasie rozgrywki. Więc możemy też wybrać, widzicie tutaj, w jakiej fazie ma być, w fazie A czy w fazie B, ewentualnie jeszcze co lepsze pojazdy w fazie C. Jak widzicie, więc możemy sobie to skonfigurować, własną armię stworzyć. Oczywiście, jeśli chcecie być profesjonalistami albo grać w tym trybie sieciowym, no to absolutnie jest obowiązkowe, ale ja nie będę grał przecież na wam pokazywał tej gry na przykładzie rozgrywki sieciowej, tylko ze zwykłym NPC-tem i nie spoilerując wam, jaka tu jest grupa bitewna najlepsza, bo nie o to chodzi, tak? No, moim zdaniem sami powinniście metodą prób i błędów stworzyć najlepszą grupę bitewną, a nie sugerować się internetem czy innymi graczami. To jest bez sensu. Tak więc ten poradnik nie ma na celu was tu zrobić z was jakichś super graczy, bo to psuje zabawę z gry. Ja sam tak kiedyś robiłem, znaczy nie w tej grze, ale w ogóle jakieś tam oszustwa i tak dalej się robiło, szukało w internecie porad i to wiecie, no od razu człowiek się szybciej nuci grą. Tak, tak właśnie jak kiedy popełnia błędy, przegrywa, no to na dłużej taka gra zatrzymuje, moim zdaniem. Znaczy ja tak z takiego wychodzę z założenia. W każdym razie mamy możliwość gry też solo, jak widzicie. I tutaj nie ma takiej typowej jak w
Steel Division 1, Man of War, czy we wszystkich innych takich strategiach taktycznych mapy kampanii, i to znaczy szeregu misji, które wykonujemy. Tylko mamy tutaj coś takiego nowego jak Army General. Właśnie, zapomniałem jeszcze wam powiedzieć, grę można zakupić na Steam i na GOG. Najtaniej klucz aktywacyjny na Steam można zakupić za 35 zł. Ta gra też posiada troszeczkę, kilkanaście DLC-ków, bo pierwsza odsłona Steel Division 1, czyli Normandy 44, zawierał tylko dwa DLC, ale właśnie dlatego, że nie zdążyła się ta gra rozkręcić, bo po dwa lata później wyszedł ten Steel Division 2, który do dzisiaj jest tą najnowszą odsłoną serii, o ile będzie jakaś jeszcze nowsza część, wątpię, bo mamy front zachodni, wschodni, więc co tu jeszcze wymyślić. W każdym razie mamy coś takiego jak Army General. Klikamy, mamy takie cztery mapy, wybieramy na przykład Orsze, możemy grać to też w trybie sieciowym dla jasności. Wybieramy stronę konfliktu, Związek Radziecki albo Trzecia Rzesza, klikamy, jak widzicie, dwa razy lewy przycisk myszy, możemy wybrać też poziom trudności NPC-ta, łatwy się trudny, klikamy Launch i o co tu w tym trybie chodzi. Mamy wątek historyczny, fabularny, pominiemy. Warto oczywiście to przeczytać, żeby coś tutaj poznać, zrozumieć. Gdzie teraz mamy tutaj fragment jakiegoś frontu. I teraz tak, zobaczcie, tutaj jest Tolochin, który jest głównym celem. Tak więc my jako Związek Radziecki mamy odebrać im Tolochin. Trzeciej Rzeszy, to jest taka radziecka kontrofensywa, a Trzecia Rzesza ma go utrzymać w czasie, jak widzicie, 17 tur. Więc to jest taka mapa, no nie powiem kampania w Total Warze, tylko w Total Warze to łączy takie coś, że mamy mapę turowo. Muzyka swoją drogą jest tutaj świetna, jak słyszycie. No mnie się bardzo podoba. Super, mega dobra. I możemy poruszać każdą jednostką, widzicie, o tyle, o ile tutaj jest pomarańczowe na polu. Wybieramy strzałką, naciskamy. Tutaj te cyferki też, nie bez powodu one tutaj są, jak widzicie, to nie znaczy ile tu jest tych pojazdów, tylko mamy dokładny opis, jaka to jest armia, w jakiej fazie dostępna, fazie A, czy tam etapie A. I tutaj mamy też dokładnie, jakie jednostki wchodzą w skład tej dywizji. Tak, więc mamy tutaj dużo piechoty przede wszystkim, tak, ale też jakieś moździerz, jest jakaś artyleria, jakiś wóz, no czołgów widzicie tutaj nie ma. W każdym razie mamy też inne i tutaj mamy jakieś właśnie tutaj działa aż 6. Także o właśnie, tutaj są, tu jest dywizja pancerna, mamy aż 15 czołgów, 17 czołgów. Tutaj mamy gdzieś też, no właśnie, lotnictwo, które możemy wykorzystywać do bombardowania wroga. I patrzcie, mamy teraz tak, 25 punktów, nie? I co turę mamy 20 więcej, więc będziemy mieli 45. Mamy datę, 23 czerwca i możemy wzywać wsparcie. Tak, na razie dostępne mamy za 15 punktów właśnie taką dywizję. Klikamy i wybieramy, gdzie te trzy jednostki, które tutaj są wymienione, możemy zobaczyć, jakie to są, otrzymać wsparcie w tym miejscu. Także musimy wytrzymywać i zawsze po jakichś tam paru dniach będziemy mieli dodatkowe jednostki w konkretnych dniach otrzymywane. Więc widzicie, to jest tylko w pierwszych paru dniach, a potem trzeba będzie sobie z tymi doskonalić. No straty będą większe, no bo widzicie, ile tego jest. Wróg tutaj się będzie raczej bronił, a nie atakował. Widzicie, jest tutaj też przygotowany do obrony. W każdym razie wyjdziemy sobie z tego, żeby nie tutaj rozgrywać. No pokażę wam zwykłą potyczkę jeszcze, jak wygląda. A zatem mamy tryb właśnie ten skirmish. I co tutaj mamy? No zobaczcie, mamy szereg map. Z tym, że to nie jest tak, że tylko tyle map mamy i tyle. Bo jak wybierzemy sobie siedlce, mamy, zobaczcie, ją w dwóch wariantach. Mała, średnia. Może być duża i większa, ale akurat dla siedlc to nie jest zaplanowane. Jeśli chodzi o krupki, mają, widzicie, tylko large. Taka nowka ma na przykład tylko medium. Orsza ma tylko small. Wschodnia też. Ostrowno, widzicie, ma wszystkie cztery warianty, więc widzicie, jak ta mapa się poszerza. Więc generalnie small jest pod 1:1, ale zobaczcie, no można przypisać sobie więcej graczy. Tak, więc po prostu będzie ciaśniej. Dlatego myślę, weźmiemy sobie medium, ale może takie nasze swojskie klimaty, siedlce, medium. Przeciwników, widzicie, mamy aż na 6 poziomach trudności. Very easy, easy, medium, hard, very hard i hardest. No ja nie chcę, słuchajcie, tutaj tryhardować specjalnie, bo też to trochę poopowiadać. To weźmiemy sobie zwyczajnie poziom trudności medium, znaczy naszego sojusznika, jak i... Ale właśnie, tutaj jest sojuszników teraz dwóch. No jeden sojusznik, dwóch na dwóch. W każdym razie, widzicie, tutaj mamy od razu z góry podaną, jaką będziemy mieli dywizję, czy jakąś szturm. Możemy przejść na stronę wroga i wrócić, to nam wylosuje, jak widzicie, inną. Infanterii teraz. Z tą różnicą, że jak stworzycie własną dywizję, no to macie tutaj Battle Group, tak? I możecie sobie stworzyć własną, znaczy wybrać sobie własną, którą stworzyliście, grupę bitewną. Dla jasności, tak? Ja tego nie dorobił, ponieważ chcę tylko wam pokazać, w jaki sposób się gra, jak ta gra wygląda, jak w zasadzie tutaj poruszać jednostkami. Na tym polega ten poradnik. Taki, mówię, samouczkowo, tak na wstęp. Jeśli chcecie bardziej zaawansowaną grę, no to
poznać zasady, zrozumieć jakieś super mega triki, no to na innym na pewno nagraniu znajdziecie. Nie umie. W każdym razie mamy tutaj, widzicie, dwie opcje w zasadzie gry. Albo na zdobywanie flag, czyli tych punktów strategicznych, które tutaj mamy, te białe punkciki, ewentualnie na destrukcję, czyli na niszczenie jednostek wroga, tylko że tu jest tych map już dużo, dużo mniej. Tak więc niszczymy, tak jak pokazywałem wam pod Steel Division, Normandy 44. W każdym razie, weźmiemy sobie te, jeszcze raz te siedlce nieszczęsne. I teraz... Teraz tak, no właśnie, wybieramy też konfigurację, kto na kogo walczy, czy alianci na oś, alianci na aliantów, oś na oś. Dlatego jak my przejdziemy na drugą stronę, to nie możemy sobie wybrać, kim chcemy być, czy aliantami, czy osią, bo to już jest strona aliantów, tak? Więc tutaj jest po prostu alianci przeciwko osi, jak mamy tutaj wymienione. Tu mamy punkty, zupełnie jak w Steel Division 1, czy Wargame Red Dragon, albo w Man of War, mamy punkty, które wydajemy właśnie na pozyskiwanie jednostek, rekrutowanie ich. Tutaj jest tempo pozyskiwania punktów zasobów, które wykorzystujemy, wydajemy na nowe jednostki. Tutaj możemy też wybrać, no właśnie, czas gry. Ja wybiorę sobie 40 minut, bo można wybrać krótki wariant 20-minutowy, albo bez czasu, czyli po prostu na zdobycie tych flag. W każdym razie i punkty, które tam wtedy lecą, zobaczycie to w trakcie gry. Także no to jest wszystko tutaj, jeśli chodzi o przygotowanie do gry, więc klikamy. Można też oczywiście kogoś zaprosić do tej potyczki. Klikamy launch. Gra się włączyła i teraz zobaczcie, no mamy tutaj oczywiście wymienione, kto na kogo walczy, jaką dywizją zarządza i mamy też możliwość ręcznego rozstawiania jednostek, co ja bym rekomendował, ewentualnie automatycznie. Klikamy sobie manualnie, czyli ręcznie. Sojusznik już rozstawił się tutaj, na północy, no chyba, że przestawimy mapę w ten sposób, to na południu, ale myślę, że tak zagramy. A więc na północy. Z kolei my, warto by było wtedy rozstawić się tutaj. Widzicie, jak to robi NPC, to robi to dość mądrze. Bo przygotowuje jednostki sobie na drodze, które z kolei tą drogą będzie szybciej się przemieszczał, tak? Więc dla jasności, możemy iść sobie gdzieś lasem, ale trochę wolniej. Jeśli gdybyśmy grali na zniszczenie wroga jednostek i za to dostawali punkty, no to myślę, że można by było tak gdzieś lasem, bo nie chodziłoby o kontrolowanie terytorium. Ale tutaj musimy kontrolować te flagi. Na razie, widzicie, mamy po 12 flag. Jak któraś ze stron ma przewagę, no to tutaj te czerwone czy szare, ten pasek będzie nam zanikał. Mamy 10 minut, żeby... Faza A się skończyła i przeszło do fazy B i wtedy mamy jednostki, zobaczcie, pod escape'em mamy taki klawisz tylda, możemy sobie od razu włączyć tę listę, możemy też nacisnąć tutaj, dla jasności, tylko mówię, skrótami jest troszeczkę łatwiej. W każdym razie mamy właśnie jednostki zwiatu, piechoty, czołgi, wsparcie przeciwpancerne, przeciwlotnicze, artylerię i lotnictwo. Tutaj widzicie, ile to punktów kosztuje, 60, a na niebiesko ile jeszcze tych jednostek możecie nabyć. Tutaj na szaro B i C, oczywiście w jakiej fazie dostajecie te nowe jednostki i w jakiej liczbie, tak, więc 2 i 9 aż. Myśliwców, co jest bardzo dużym plusem. Teraz tak, dla jasności, lotnictwa wam żadne działo przeciwlotnicze w tej grze nie strąci. Teraz możemy sobie zobaczyć właśnie jaka jest grafika, maksymalne przybliżenie, więc bardzo ładnie to wygląda, dużo lepiej na przykład niż ten Sudden Strike 4. Także właśnie tutaj mamy jakieś osiedle. Właśnie mamy też cerkiew prawosławną z dwiema kopułami, co oznacza też, ma swoją symbolikę, tak są trochę jedna, była... Dwie? Czy nie? No dwie. Jedna to była, że jest tylko jeden Bóg, dwie, że są dwie natury Jezusa, ludzka i boska. Jeszcze mamy tam 13 kopuł na przykład, że 12 apostołów Jezus, 33 kopuły, czyli ile lat żył Jezus. No ja myślę, że po tym bombardowaniu tutaj, po tej wojnie, walkach, to już nie będzie żadnej kopuły. W każdym razie możemy zacząć rozstawiać nasze jednostki. Grę można przyspieszyć, jak widzicie, to też... Znaczy, generalnie raczej jak chcecie być jakimiś profesjonalistami i grać na single player, to będziecie zatrzymywali tę grę, pauzowali niż przyspieszali. W każdym razie rozstawiamy nasze jednostki. I teraz, co ja bym rekomendował? No, myślę, że tutaj mamy myśliwce, one będą dobre. Tutaj do rekonesansu, do zwiadu, ale to takie... Nie wiem, czemu ich nie ma tutaj, w tym miejscu. To w końcu jest jednostka rekonesansu, czyli tutaj powinno być. W każdym razie... Mamy jakąś fajną artylerię. 105, jak widzicie, mm. I 3. Dobra, więc weźmy ją sobie tutaj, rozstawmy. Troszeczkę piechoty. Ale może... Aha, nie mamy. Gramy dywizją, która nie ma pancergrenadierów. No trudno, to weźmiemy sobie tych jegerów. 10, widzicie, ich jest w jednostce. I oni są właśnie w tym pojeździe, pod klawiszem U będziemy mogli ich rozpakowywać, powiedzmy. Co, wziąłem 3? Możemy trzymać lewy, ich jeszcze tu przestawić.
zanim zacznie się gra. Także widzicie, no gram na losowym dywizji, co ktoś zaraz może krytykować, jakiś troll, troglodyta, ale ja chyba wyraźnie powiedziałem, tak, że chodzi tutaj o przedstawienie tej gry, pokazanie wam jakieś są zasady mechaniki, a nie pokazanie wam najlepszej dywizji w tej grze, bo to sami do tego najlepiej byłoby, gdybyście doszli, jakie wybrać jednostki. Zresztą wiecie, na wojnie też nie jest tak, że od razu mamy super jednostki dostępne, tylko czasami są braki, prawda, i trzeba sobie radzić z tym, co się ma, więc ja będę takiej polityki się tutaj trzymał. No dobra. Zresztą nigdzie nie piszę i nie mówię, że jest to poradnik zaawansowany, tak? Dla jasności. No też przeciwlotnicze by warto było mieć. Trochę kosztowne, a trzeba lotnictwo. No dobra, będziemy musieli więcej... No i też jakąś rekonesansu jednostkę, ale... Czy jest ona tutaj w zasadzie potrzebna? No nie wiem, no moim zdaniem na przykład, moim. Osobiście. Tak słabo to wygląda, bo... Nie ma jakiegoś tutaj wzgórza, wzniesienia, z którego byśmy mogli mieć lepsze pole widzenia. No, czy tutaj jest jakieś wzniesienie? Może tutaj? W tym miejscu? O ile tutaj by ty zdążyli dotrzeć. To weźmy jakąś jedną jednostkę. Dobra, i myślę, że spróbujemy z tym. Będziemy mieli na pewno otrzymywane wsparcie, zwłaszcza przeciwlotnicze, żeby... Znaczy lotnictwo na wroga, aby je skasować. Także myślę, że tak zaczniemy. Dobra, możemy w zasadzie jeszcze zanim klikniemy start, wybrać im... Dokąd mają jechać. Powiedzmy, że działo, nie wiem, gdzieś tutaj, reszta niech jedzie dalej. Najlepiej byłoby tutaj zająć te tereny, lasy, wejść tam piechotą, żeby tak łatwiej... Nie byli łatwym celem. A działo niech się zatrzyma gdzieś tutaj. A zwiat, tu jest takie lekkie wzniesienie, mogliby tutaj budować. Dobra, klikamy teraz launch. Pamiętajmy o klawiszu C. Trzymamy i widzimy zasięgi z danego, znaczy w promieniu danego pojazdu. Bo tutaj to 120 metrów jest, no moim zdaniem, poważnie oszukane. Gdzie to 120 metrów jest? Nie wiem, moim zdaniem trochę oszukane. W każdym razie mamy też na czerwono to, czego on nie widzi, przez jakieś przeszkody, budynki, lasy z góry, więc pole widzenia też możemy sobie zmieniać, sprawdzać, na przykład jeśli dział wroga się zbliża, zobaczyć, czy ono w nas nie sięga i trzeba czołgiem na przykład wyjechać, bo czołgi są, pamiętajmy, delikatne na jakieś działa przeciwpancerne i trzeba je zaraz ukrywać, a nie na hura, bo czołgi jak w jakimś Sudden Strike nie są takie OP bombowiec wroga i właśnie ten alarm oznacza, że właśnie przeciwnik wysłał myśliwca na bombowiec sojusznika, więc papa bombowiec, dzięki, świetnie to zrobiłeś. Imbecyl. Co za troglodyta. No z takim sojusznikiem może być trudno. Dlatego będziemy brali, oczywiście jak dostajemy te punkty, no, jeśli chcecie być super OP graczami, no to trzeba zawsze brać to letnictwo, znaczy te punkty od razu wydawać, być, żeby się, wiecie, nie czekały, nie marnowały i żeby pojazdy już jechały, bo tu każda sekunda jest ważna. Hat jemand ein Taxi bestellt? Achtung, der Feind ist in der Nähe. Dobra, tutaj zostawiamy. Pod klawiszem U, tak jak mówiłem, i jedziemy. Dobra, jednostka rekonesansu tutaj, już niech idzie. Niech da nam pole widzenia. Bierzemy kolejny myśliwiec. No i w zasadzie widzicie, mamy możliwość i bombowiec. Bombowiec wypuścimy po to, żeby ściągnąć lotnictwo wroga na siebie i wtedy weźmiemy myśliwca i go strącimy. Tutaj mamy... No właśnie, tutaj mamy... It's a trap. I wykorzystamy to. Dobra, klikamy U. Rozpakowywać się. Wozy magicznie zniknęły. No i widzicie, od razu mamy wgląd w to, że tutaj jest działo wroga. Uciekaj, czołg. Strzelamy w to. Czołg musi się ukryć. Na chwilę.
Teraz będziemy, widzicie, mamy zegar, czyli w jakim czasie zostanie wypuszczona salwa. Oni ich tutaj w lesie się ukryją. No, mają 14 flag, my 10, ale my siatkujemy. Właśnie salwa zostaje wypuszczona. No nie do końca. A mam czerwone, coś tam oberwało. Dobra, wychodzić panowie, teraz tak. Po lasach się ukrywać. I możemy za chwilę kolejny bombowiec. Albo może nie, może weźmiemy sobie jednak tą artylerię, ona jest mocna. No niestety nie będziemy mogli wziąć w tej dywizji, w tym battle group. Nie mamy, jak widzicie, wsparcia w fazie A. Tej Opel Blitz jest dopiero w B, 4 sztuki. Więc będziemy mogli wtedy, jak widzicie, supply tutaj w tym miejscu 10 tysięcy uzupełnić straty tych pocisków, no bo widzicie, ich jest ograniczona ilość. 45 jeszcze. Tylko oni są na tyle głupi, że będą strzelać ciągle w to samo miejsce. Trzeba im modyfikować to. Verdammt! Es hat mich erwischt! O Boże! Zlikwidowany, całe szczęście. Dobra. Rozwali się? Przemieszczają te ciała. 200 abbrechen, 6 Schuss, Ende. Zielpunkt erreicht, raus mit euch. To trzeba, wiecie, zaplanować ten strzał trochę wcześniej, czy bardziej naprzód. A w jego czołgi falą. Co za bezsens. No gdzie jest ta artyleria? Teraz lecą. Wycofują się, ale niestety... O! Chyba jedno oberwało. Tak na amen. A w każdym razie... Podejdźcie trochę bliżej. O. Weźmy ten bombowiec. Właśnie, może kolejne jednostki piechoty. Mamy te punkty. Przeciwlotniczą jeszcze jedną, bo właśnie teraz zrobimy ten myczek taki, który może się udać, może się nie udać. Zobaczymy. Aha, straciliśmy tu czołg. No nie zwróciłem na to uwagi, dobra. Lasią się, w każdym razie czołg niech wyjedzie z tego lasu, bo już tutaj jest bezpiecznie, w miarę. O, tutaj jak wjedziemy, widzicie, będziemy mieli zasięg widzenia. W ten komroti to my walniemy. Jest napisane very easy. Więc właśnie możemy się w ten sposób ujawnić. O, prawie. Dobra, ładuj i walnij ostro. No widzicie, ile on oberwał, ile my. Więc patrzymy też na ten opis, very easy czy very hard. Bo jeśli very hard albo impossible, no to tego nie robimy, bo to samobójstwo. No i właśnie skasowany został. Wie lauten Ihre Befehle? Feind gesichtet. Mamy kolejnego. Flaczka. I teraz ciała są gotowe. Schütze, 10 Uhr! 500! Feuer! Dobra, masz, strzelaj. No i teraz weźmiemy, sprowokujemy przeciwnika. To dobrze by było tych zwiadowców przemieścić jakoś. Dobra, tutaj idźcie do tej flagi, do tego budynku. Będziemy mieli pole widzenia. Już jest, widzicie, wyremisowane, trochę punktów straciliśmy. No jeśli tak by zostało do końca gry, no to przegraliśmy, co jest jasne. O, jak pięknie. Mamy akurat przeciwpancerny. Ma słaby zasięg.
Bereit für die Jagd. Bruck nas będzie już widział. 200 abbrechen. 6 Schuss. Ende. Haben Sie Zielkoordinaten, Hauptmann? Zur Stelle, Hauptmann. Bereit für die Jagd. Panzergranate geladen. To tak, on tam strzeli, więc słabo. No, już się wycofuje. Już dostał. Dobrze było ten pojazd tutaj wziąć. Muzyka, no piękna. Dobra. Na taki ruchomy cel to chyba można się domyśleć, że się nie da. Szkoda pocisków. No, widzicie? Churchill poszedł. Także, no, słuchajcie, to tak działa trochę na zasadzie papier, kamień, nożyce, więc nie możemy mieć na przykład samych... Nie, nasi zwiadowcy. Dobra, nie ma tutaj nic. W każdym razie, weźmy sobie... No, będzie trzeba kolejny rekon, bo chyba ci już padną, nie wiem. A jeśli nie, to i tak weźmiemy sobie jeszcze jeden. Dobra, nie będzie im oździerz. W każdym razie idzie całkiem dobrze. Tutaj też już mu rozwalą. No, jest dobrze. No dobra, a więc weźmy sobie teraz tak, bombowiec. Sprowokujmy wroga, żeby nas zaatakował. Ja nie wiem, jaką on ma dywizję, ile tych samolotów będzie wróg miał, ale no trzeba mu i tak to lotnictwo strącić. Dobra. Jesteśmy na jego terenie, to możemy już zawracać. Tutaj ma jakieś działo. No właśnie, wycofujemy się. Walimy tutaj w ten teren. Dobra, już bierzemy nasze myśliwce. Powinien stracić. Działa przeciwlotnicze i lotnictwo nasze strąciło wroga. Pięknie. Dwie straty poniesione, wycofujemy się. Więcej nie chcemy. Dobra. Dobra, możemy spróbować jeszcze tego strącić. Teraz zawracać, panowie. Ty tutaj możemy kliknąć mu na bombowiec, żeby już zawrócił do bazy. Czy damy radę? Dwa stracił, nie? To już jest coś. O, pięknie, trzeci trafili. Panowie, wycofujemy się. O Boże, ile on tego jeszcze ma? Ho. Nie no, uciekamy stąd. Wycofujemy się. Nasze ciała przeciwlotnicze go tutaj jeszcze pogonią. No widzicie, ładnie pogonił. Klasę! A jeszcze ten strącili mu. Ale zmasakrowany. Myśliwiec może coś zrobić, bo teraz one się wycofują. Dobra, nie będziemy już tego oglądali. Wspaniała walka. Opel Blitz? Co, ja miałem Opel Blitza, nawet nie do gdzie. Teraz dopiero są Opel Blitz, a to sojusznik musiał chyba stracić. Ja na pewno nie zamawiałem. Dobra, w każdym razie, czyli ten zaopatrzeniem. Ale właśnie to zaopatrzenie możemy już wziąć. Dobrze, że nam mówią. Kolejny. Wariat. Czy mamy już fazę B? Tank Buster. To ciekawe, możemy wziąć. Tutaj akurat jest, very easy, jak widzicie. Już chyba nie ma więcej przeciwnik tego lotnictwa, bo to aż by było dziwne. Chyba. Dobra. Pilnujemy naszych bombowców. Weźmy sobie jeszcze jednego, bo to jest naprawdę mega mocny. A, zlikwidował go już. Proszę bardzo. Jak sprząta.
Churchill jest skiduj. Ale już chyba nie dasz rady. No to nie. Geben Sie mir nur ein Ziel. To ty się wycofaj. Mache mich auf den Heimweg. Lecimy kolejnego. No. Von oben. Hat jemand ein Taxi bestellt? Motor an, abmarsch. Zielpunkt erreicht. Raus mit euch. Nie, tutaj ten Churchill, wiecie? Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Ja, Kommandant, weźmy sobie te myśliwce. Raczej będą potrzebne. Und ich ebenso. Verstanden. Auf dem Pięknie, uciekaj, uciekaj. Grabe 4, bereit zum Angriff. Właśnie, przyleciało, dziadostwo. Strącić. Ich hab's erwischt. Pięknie. Feind gesichtet. Dobra, wycofujemy wszystkie te samoloty, cokolwiek my tu mamy. Sprawa uratowana. Pięknie. Wyszło pięknie. Dużo stracił pojazdów. Dobra, Churchilla warto byłoby skasować, ale nie mamy jak, więc weźmy sobie antytank i tyle. Tym skasujemy. Bo no, bombowców się za szybko nie doczekamy. Weźmy sobie jeszcze tutaj rekonesans. Czołg niech podjedzie, jeden i drugi. A artyleria niech się tutaj zbierze. A druga tutaj. Wsparcie możemy tutaj, żeby zaopatrzyć. I weźmy sobie jeszcze kolejne czołgi. Myślę, że tak jest ok. Churchilla zlikwidujemy niedługo. Już tutaj nam bestia jedzie. O, właśnie, pięknie. Ale go uszkodzili. Piękna miejscówka. Można by nawet chyba tak zostawić go. A drugim tutaj. Właśnie, mamy ładne pole widzenia. Dobra. Na mapie nic nie ma poważnego lotnictwa. O wilku mowa, proszę. Jest i lotnictwo. Tutaj jest takie jakieś... Trzeba było wyjść tutaj właśnie, w to miejsce. A na razie trzeba tutaj. Dobra. Lotnictwo jest, ale co ono tutaj? Dużo tego ma. Strącić mu. Zemścić się. No i co? I uciekną, łajdaki. Strącili i poszli. No szkoda, szkoda. No to też już zawróćmy. Bez sensu. Jawohl, Kommandant. Ich hasse mich! Zu Befehl, Kommandant. Gdzie mógłby być następny czołg rozstawiony? Może tu? Breche Luftkampf ab, haltet mir den Rücken frei. Noż. Jawohl, Hauptmann. Bombowce? Jeszcze nie. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Uciekajcie stąd. Achtung, Feind im Nahbereich. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Mamy pole widzenia na jego czołg. Ich höre, Hauptmann. Nie, to weźmy tutaj też antytanka. Teraz go gdzieś rozstawiłem, bo tutaj on sobie lubi tym czołgami jeździć. Herr Kommandant. On tu w las jeszcze? Nie, no weźmy to, rozwalmy. Dobra, albo może jednak zawróć Churchilla. A my weźmiemy, rozstawimy nasze czołgi tutaj, na potęgę. Kiedy Churchill będzie sprzątnięty, będziemy mieli 2/3 mapy. No i w zasadzie widzicie, że koniec będzie za 10 minut przy takim układzie, ale zaraz będziemy mieć 10. No właśnie już. Wycofajmy go teraz, bo mogą nas atakować. Przygotujmy teraz się coś do
psychicznie do przygotowania myśliwca. Właśnie gdzieś tutaj. Tutaj. Dann mal los, Leutnant. No nawet ta flaga jest zdobyta. Feind gesichtet. No ten byłoby najłatwiej zdobyć, ale wiecie. It's a trap. Nikt nie wiadomo, co tam będzie się działo. Fertig machen, Männer! Raus und mach das Geschützeinsatz bereit! No właśnie, już coś go tutaj zlikwidowało. Więc jest tak, jak myślałem. Obstawione. Wir brauchen eine gute Feuerstellung. Wir wurden getroffen! Ob stürmt oder schneit. Dobra, tego to łatwo skasujemy. Wir feuern, sobald der Feind akurat. Geschütz wird bewegt, Herr Kommandant. Dobra, są przygotowani. Mają pole widzenia. Ten tak tutaj niech stoi. A teraz nasza piechota podejdzie. Znowu jakaś zasadzka wroga, myśliwiec wypuszczony dla zmyłki pewnie. Myśliwiec sam nic nie zrobi, ale bombowiec już tak, więc weźmy. No jeden na razie, nie ryzykujmy. A sojusznik stracił samolot. Się łajdaki wycofują, jak widać, no niestety. Nie damy się nabrać, oszukać. Wyrolować. Tutaj jest działo, więc fajnie. Podejdziemy sobie z tej strony. Teraz ktoś będzie sapał. O, tutaj jakaś większa armia. Ktoś będzie raz sapał, że nie wykorzystuje tych punktów i nie umiem w to grać. No ale ja nie czuję tej presji. Patrz, mam 17 flag. Po co powoływać całą armię bezmyślnie? Nie czuję tej presji. Mi się nie spieszy. Tak jak jest, jest ok. Działo zaraz strącimy. Strącimy, zniszczymy. Jest rekonesans. Czołgi obstawione, działo jest. No pięknie. Wróg lotnictwa już tak za bardzo nie ma. Kiedy... No, ja mam już, jak widzicie, dostęp do C. Także wezmę sobie aż 4. I będę dominował w powietrzu. Jak się dominuje w powietrzu, to się dominuje w całej tej grze. Proszę bardzo. Likwidowany. Teraz on coś tutaj nawala. Trzeba zmienić pozycję. Ale głupek. Co za głupek? Infanterie bereit. Więcej piechoty tutaj. Ich kann die Kugel an mir verweichlichen, hör! Ha! Działo zlikwidowane. O, nie dobrze. Nie dobrze. Ale ich skasuje. Dobra, panowie, wy tutaj jednak nie przychodźcie. Weźmy. Ohne Trip, marsch! Lageinformation. Absetzen, sofort. No rozpakuj się, chłopie. Pack zusammen und dann los. My musimy stąd wjechać, ale nie wiem, czy zdążymy już. Fahren Sie fort, Bodo. Verdammt, sag mich hier nicht. Tu będzie dobre... Absetzen, sofort. Abbruch, Abbruch, fliege zurück zum Platz. Tutaj będziesz widział. Piechota obstawić. Szybko, szybko. Chyba go rozwalicie, chłopy. Imbecyle. Weź go strąć. Ma jeszcze trochę lotnictwa, bo też ma fazę C, tak? To pamiętajmy o tym. Co, nie dogoni go. A nie, no został zlikwidowany. Bardzo dobrze. Gruppe erwartet ihre Befehle. Indianer voraus, bereit für den Angriff. Ein Abschussring mehr. Ja, Hauptmann? W zasadzie wystarczy, żeby się bronić, ale on ma lotnictwa. No też mamy trochę. Myślę, że można tutaj go sprzątnąć. Ha, tym lotnictwem. Najpierw zlikwidujmy tego dziada. O Boże, to gońcie go. Jawohl, komandant. Morino! Jagdflugzeug bereit. Der geht in Flammen auf. No i pięknie. Nie będzie tutaj lotnictwa przeciwnika.
Właśnie taki był zamiar, żeby mieć dominację w powietrzu. O Boże, teraz to trzeba uciekać stąd. No i tak on więcej stracił niż my. Verdammt, ich wurde schwer getroffen! Abbruch, Abbruch, fliege zurück zum Platz! Klasse, Ziel zerstört! Ale stracili tego. Lotnictwa dużo, bardzo dużo. No, partizani obrywają. 5 minut, koniec gry. Także no, moim zdaniem gra bardzo przyjemna, taka taktyczna bardzo. Ja nie jestem to mistrzem, od razu mówię. Ale wystarczająco znam podstawy, tak? Jaka jednostka do czego jest. A żeby być mistrzem, to słuchajcie, no, trzeba po prostu grać, grać i grać, tak? I ogarniać, która jednostka jaką kontruje. No to trzeba wygrać wiele godzin. Także, no mówię, od początku mówiłem, i mówię raz jeszcze, że tutaj tego, na tym nagraniu, jak grać mistrzowsko, nie ma. I taki nie był zamiar. Dobra, weźmy sobie... Achtung! Achtung! Weźmy sobie tych na śmierć, wyślijmy, zobaczmy, co oni tam ciekawego dla nas mają. Oczywiście bez informowania, że oni idą na śmierć. Aha, ma idealnie pole widzenia na niego. A on na niego nie. Co za porażka. Uciekaj stąd. A jeszcze jego widzę. Dobra, wykorzystajmy te... Artylerię. Co? Skąd on do nas strzela? Stąd. Ale walną. Desperackie ostatnie bombardowanie. Bestätigt, Kommandant. Co za łotr. Za dużo z tym nie zrobimy, bo... też nie jest potrzebne. Weźmy, sprzątnijmy mu. Może tutaj, w bezpiecznym miejscu. Teraz zlikwiduj go. Sojusznikowi trochę ułatwimy. Bo ma blisko tu flagi do zdobycia, my trochę dalej. A, padł w czołga. No i go nie ma, Stewarta. No co jest? Co za dziadostwo? Dobra. Sprawdźmy teraz. A, ja czy wróg uderza? Ale skupmy się teraz na tym. Feind gesichtet. Seid auf der Hut. Rufe sie laut und deutlich. Ende. Mamy jakieś myśliwce? A co? Ten się wycofuje. Dobra. Bierzemy. Jeszcze dwa awaryjnie, jakby coś się działo. O właśnie, teraz coś leci. Sprzątnijmy tego. No i będzie sprzątnięty. Mam nadzieję. A to są szybsi. No i się nie udało. Co za katastrofa. Dobra. Ja, komandant. Przegnali ciało. Breche Luftkampf ab, haltet mir den Rücken frei. Aufgepasst, Männer, es geht los. Verdammt, ich wurde schwer getroffen. Teraz w niego. Artillerie zu Diensten. Ten kogo widzi? Der brennt lichterloh. Straciliśmy Sztuga. Hoch auf dem gelben Wagen.
Wenn in Reichweite, Feuererlaubnis. Strzelaj w niego, no. Wieder Freund noch Feind. Nur lohnende Ziele. Szybko. Kontratak. Ende. Wir wurden getroffen! Feind gesichtet. No i za późno. To możemy ten skasować. O, bardzo ładnie się tutaj przygotował. Infanterie bereit. Na zagładę. Do widzenia. Następny. Mamy jeszcze jakiś? Nie mamy. No to bierzemy kolejny, no i... Strącimy. I jeszcze jeden. Strącimy go, choćby nie wiem co. To już niestety uciekałem. Tego zlikwidujemy, chwasta. A, to też zostało załatwione. A już nie strzelamy. Teraz fokus na to. Kolejny strącony. Ja nie wiem, ile tych samolotów poszło, ale dość dużo. Zostało 30 sekund do porażki przeciwnika. Także ładnie, ładnie. Polecam grę, jako że jest właśnie taktyczna, trochę działa to na zasadzie papier, kamień, nożyce, że wiecie, są jednostki, które tak masakrycznie kontrują jedną, że nie ma tutaj rekrutowania tylko czołgów czy tylko dział, ale trzeba rekrutować wszystkiego po trochu, więc nie papier, nie kamień, nożyce, tylko papier, kamień i nożyce, żeby móc na każdą okoliczność przeciwnika pokonać. I działa przeciwpancerne, i przeciwlotnicze, i czołgi, i piechota, i zwiad, żeby mieć pole widzenia. Także bardzo rozbudowana, fajna gra na długie, długie godziny zabawy. No, graliśmy tutaj, widzicie, 30 minut i mniej więcej na tyle jest taka rozgrywka tutaj. No, oczywiście można sobie wydłużyć, tak, na więcej punktów, na jakieś inne zasady, większe mapy, no i wtedy może trwać i nawet 60 minut. Także, tak jak mówiłem, polecam, za te pieniądze, 35 zł, gra jest dobra. No, gorzej tutaj z tymi DLC-kami, które dodają nam więcej jednostek przede wszystkim, więcej różnego rodzaju dywizji, więcej map, ale nie jakoś tam zmieniające mechanikę, więc trochę tylko poprawiające nam może regrywalność, bo mamy trochę więcej tego, co już jest dostępne. I jeszcze może zerknijmy sobie na statystyki. No widzicie tutaj, ile udało się pokonać jednostek. 2725 wroga, a wróg nam około 700, więc no, mamy taką czterokrotną przewagę na punkty, znaczy na zniszczenia, tak? Wroga, i tutaj jest cała chronologia wydarzeń, zabójstwa, straty, doświadczenie zdobyte. Także statystyki całkiem udane. Do następnego. Cześć.